Profesor Żońca. Profesor Żońca, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, który nam także tutaj opowie o dziadach. Zapraszam. Dzieckiem w kolebce, kto łeb urwał hydrze. Zyskaliśmy dzięki dr Zielińskiej nowy kontekst interpretacyjny, a pamiętamy postać Orcia, który jest sprawczą alfą i omegą w Nieboskiej Komedii Zygmunta Krasińskiego. Wywód rzeczywiście traktujący o dziecku jest nie tylko oryginalny, ale również przekonujący. Szanowni Państwo, by pożegnać się z moją przedmówczynią, pokażę jeszcze książeczkę, która jest jej udziałem i która właśnie dopiero co się ukazała, a traktuje ona o rodzinie Towiańskich. Jest to fabularna wersja dziejów rodu, no a w centrum tej książki znajduje się naturalnie sam największy mistyk polskiego romantyzmu. Od 1841 roku bezpośredni współpracownik Adama Mickiewicza. To jest ten, który uzdrowił Celinę. To ten, który mówił do wieszcza jego językiem, wieszcza językiem, który znał wielką improwizację nieomal na pamięć. A na emigracji, kończąc ten wątek, uważano, że okręcił Adama Mickiewicza wokół swojego palca. No a zazdrość ogarnęła Juliusza Słowackiego, gdy przekonał się, że w kole sprawy Bożej nie tyle autor Dziadów jest usytuowany centralnie, ale właśnie autor Biesiady, ów mistyk pragnący duchowego odnowienia. Szanowni Państwo, cudowna atmosfera tutaj panuje. Cieszę się niezmiernie, że część z Państwa jest tak pięknie przebrana, tak urzekająco, co sprzyja dziadom jako swojego rodzaju, dziadom, które są swojego rodzaju świętem przeobrażania się, świętem transmisji z zakresu tożsamości. O dziadach przede wszystkim mówić można właśnie językiem mickiewiczowskiego arcydzieła, bo dziady to, parafrazując, pieśń wielka, pieśń tworzenie, taka pieśń to siła, dzielność. Taka pieśń to nieśmiertelność. Ja czuję nieśmiertelność. Nieśmiertelność tworzę. Cóż ty większego mogłeś zrobić, Boże? Patrz, jak te myśli dobywam sam z siebie, wcielam w słowa. Te słowa lecą, lecą, lecą. Pewnie docierają również tutaj, pewnie trwają one wiecznie, a ponieważ wiele istotnego tu usłyszeliśmy i w owych intrygujących wystąpieniach było wiele treści wymagających komentarza akademickiego, proszę mi wybaczyć, że częściowo odstąpię od treści swojego wykładu właśnie na rzecz odnoszenia się do tego, co tutaj usłyszeliśmy. Pierwsza intrygująca kwestia to kwestia Słowacki. Czy Andrzej Towiański mógł czuć się mężem 44? O tym już powiedziała Agnieszka. Wiemy, że miał prawo tak się czuć i wiemy, że Mickiewicz miewał chwilę, kiedy brał go właśnie za kogoś opatrznościowego dla polskiego narodu, ponieważ zamykając ten wątek, uważał on, że skupienie na kwestiach ducha, autentyczne skupienie na kwestiach ducha, odstąpienie od fałszywej obyczajności i powiązanie polskiego narodu z przesłaniem mistycznym pozwoli odzyskać niepodległość właśnie bez rozlewu krwi. I to intrygująca myśl
godna nieomal XX wieku w swoim pacyfizmie. Jednak Andrzej Towiański, gdy wpatrywać się choćby w tę następczą linię genealogiczną z książki Zielińskiej, no nie cieszył się matką obcą. Warunkiem sine qua non męża 44 była właśnie owa matka z ziemi obcej, a w jej rodzinę, w rodzinę owego wieszcza mieli wpisywać się wielcy bohaterowie. Bohaterów można wpisać, gdy idzie o tożsamość Towiańskiego, natomiast owej matki obcej nie, zaś stosuje się ona do Słowackiego. I ta kategoria ze względu na ormiańskość, rodowód ormiański Salomei. Ta sprawa w 1846 roku stała się bardzo ważną dla Słowackiego, również z tego względu, że wczytując się zazdrośnie w dziady i w wielką improwizację, spostrzegł on właśnie ów pasus, który przybliżyłem Państwu. Patrz, jak te myśli sobie lecą i jak wcielają się w słowa. I ten fragment dla Słowackiego był znakiem, że wcielenie się w słowa oznaczać może również wcielenie się w Słowackiego, bo to on czuł się tym powołanym duchem mającym moc umaterialnienia. To a propos owego czynnika quasi-pozytywistycznego. On najsilniej zaistniał rzeczywiście u Andrzeja Towiańskiego. I jeśli chodzi o teksty, to przed dziadami mamy utwór z symbolicznego roku 44, mianowicie z 1844. To jest Sen srebrny Salomei, w którym to utworze Słowacki ubiera swoją mamę, stylizuje swoją mamę na tę, która, no jeśli nawet jak Salomea Gruszczyńska nie potrafi czytać Wernichory słów, nawet jeśli nie w pełni je rozumie, to posiada duchowe otwarcie, które może, tak jak w pierwszym rapsodzie Króla Ducha, może ją uczynić jedną z duchów bazowych, duchów historycznie priorytetowych. Sama mama, wiemy o tym z korespondencji, była owym tekstem zgorszona, była przerażona, również z tego względu, że przemoc Słowacki no, traktuje jako po hyglowsku, jako coś niezbędnego w wymiarze przeobrażania historii. A zatem czytanie znaków i ten przywilej Salomea posiada i jednocześnie rozlew krwi w śnie srebrnym Salomei, to byłyby czynniki czyniące z Juliusza Słowackiego owego męża absolutnie wyjątkowego. Inny jeszcze pierwiastek warunkujący to jest pierwiastek kreatywności artystycznej. To znaczy w świetle myśli Augusta i Wilhelma Szleglów nie mógł być w naszym rozumieniu wieszczem, nie mógł być geniuszem romantycznym, ktoś taki, kto nie był artystą, muzykiem na przykład, albo poetą. I u Schellinga w filozofii sztuki jest to wyrażone wprost. To artysta posiada ową moc przeobrażania tego, co jest duchowe, w słowa, w obraz, w dźwięk. Artysta ma moc umaterialniania i także umaterialniania historii, bo historia to nic innego jak kolejne wcielanie się w ducha, w tę bądź inną postać na zasadzie heglowskiej triady, z którą genezyjski Słowacki jest, jak wiadomo, dość mocno powiązany. By nie przedłużać kwestii komentarza do Słowackiego, powiem jedynie, że 45 rok i 46 rok to dojrzewanie do
owego posłannictwa prorockiego. Ono było tak intensywne, że gdy 2 lata później w Breslau, w dzisiejszym Wrocławiu, spotkał się Juliusz Słowacki z matką, to ona miała uzasadnione podejrzenie, że on już nie jest w pełni świadom, że właśnie owładnęło nim szaleństwo. Uzasadnione w wypadku jego wizji wieszczowskiego posłannictwa. To jedna kwestia, do której chciałem się odnieść, a zagadnienie drugie to sprawa George Sand. Otóż ta bodaj najpoczytniejsza wtedy pośród pisarek europejskich w 1839 roku opublikowała interpretację Dziadów, wpisując ten nasz arcydzielny dramat w kontekst Fausta, Kaina oraz Manfreda. I tam uniesiona jakoś wtedy jeszcze może z przebłyskami zakochania w Chopinie, ale z pewnością będąca pod wpływem pism traktujących o posłannictwie północy romantycznej, z której się Chopin wywodził i z której wywodził się również Mickiewicz, uważała ona, że Europa może odnowić się właśnie, to jest także do Herdera nawiązanie, za sprawą przemian, jakie dokonają się w Polsce, na Kresach. Roku pierwsza część już istniał, gdy istniał już na rynku europejskim Manfred od 1817 roku, Mickiewicz mógł mieć poczucie obyczajowego i metafizycznego bezpieczeństwa. I ten poczucie obyczajowego i metakreślenie, ponieważ metafizyka w tym wypadku oznacza jednocześnie realizowanie wzorców zachodnioeuropejskich. Nie wspomnieliśmy dzisiaj o tym, że Dziadów wyjątkowość wiąże się z tym, iż bardzo inteligentnie Mickiewicz potrafił literackie i filozoficzne zarazem problemy romantyzmu europejskiego rozwiązać, osadzając je na tle pewnego typu obyczajowości. I to obyczajowości, bardzo silny związek z romantyzmem zachodnioeuropejskim, tak zwanej syntetycznej i synkretycznej zarazem. Z dzisiejszych wypowiedzi wynikało to, że jest szalenie trudno rozstrzygnąć, kiedy Mickiewicz mówi o tradycji kurlandzkiej, kiedy mówi o Rusi, kiedy mówi o pierwocinach dzisiejszej kultury białoruskiej. Bardzo jest trudno również rozstrzygnąć, dlaczego przeciwstawia Polaków Litwinom, a Warszawiaków Wileńczykom, sugerując, że Warszawiacy nie są romantykami, a właściwie również patriotami są drugiego albo trzeciego rzędu. Mało tego, w wypowiedzi Slawianie, my lubimy Sielanki, jaka jest w Warszawie udziałem czwartego literata, w tej wypowiedzi jest sugestia, że prawdziwe poczucie tragizmu wynikające z mocy wcielania się ducha w materię, a to zawsze wiele kosztuje historycznie, że tę wielką prawdę ducha, że tę wielką prawdę ducha wpisaną w gwiazd kołowroty i wpisaną w planety posiadają, jeżeli oprócz poety jeszcze ktoś, czy oprócz muzyka, ludzie prości, ludzie niewykształceni, ci, którzy na Rusi właśnie mieli mówić idu, że będziemy tutaj wspólnie obiadować, mówi się to podczas obrzędu do określonego ducha, sugerując, że obecność świata metafizycznego na tym tutaj świecie ziemskim jest czymś naturalnym. I w ten sposób synestyzyjnie
literatura zbiega się z obyczajowością. Wielkie przesłania literackie, wzorce właśnie byronowskie i goetheańskie, cudownie niejako łączą się z obyczajami szeroko rozumianej Rusi albo obyczajami również uwikłanymi w kwestie germańskie. I tu w wymiarze syntetyczności chciałbym na jedną kwestię zwrócić uwagę, na czynnik germańskości wpisany w dziady, ale również na czynnik żydowski, dwukrotnie tutaj już zgłaszany. Otóż dziady są tekstem hybrydowym i synestezyjnym, nie tylko z tej racji, że wielką filozofię łączą ze świadomością ludu, ale również z tej racji, że łączą różnorakie nacje, różnorakie narody oraz łączą ze sobą różne tradycje kulturowe. I tu wielkim problemem w wypadku dziadów, problemem, który nam umyka, a świadczy o tym, że dziady są tekstem jeszcze żywym, wielkim problemem jest ów Gustaw. No, jest to imię germańskie. A przeobraża się on w innego Germanina, czego już zrozumieć nie można. Przeobraża się w Konrada. Do czego tutaj Mickiewicz zmierza? To jedna z zagadek, oprócz męża 44, ale ta zagadka jest, wydaje mi się, poważniejsza. Gdy na emigracji nie tylko Goszczyński-Odyniec, ale także Józef Bogdan Zalewski pytali Mickiewicza, do czego zmierzał, dlaczego swoje postaci pomyślał tak niekonkretnie, to zwykle odpowiadał, jak powinien odpowiadać poeta, mianowicie, gdy, cytuję, gdy pisałem, to widziałem, a gdy napisałem, zapomniałem. Jest zatem ten cykl dziady także swojego rodzaju próbą zapomnienia owej tradycji nowogródzkiej, zapomnienia swojego dzieciństwa, próbą zapomnienia siebie jako dziecka w sytuacji, gdy trzeba wglądać w problemy tak wielkie, jak odzyskanie niepodległości, jak odrodzenie się chrześcijaństwa, na czym zależało i Mickiewiczowi, i Towieńskiemu w kole sprawy Bożej. A wszystkiemu temu patronuje, jak powiadam, filozofia. Patronuje tekst otwarty, tą kategorią posługiwała się Maria Janion. Kategoria ta wyprzedza teorię recepcji dzieła artystycznego autorstwa Umberto Eco. Jest mianowicie cykl dziady otwarty, ponieważ jest synkretyczny. Jest otwarty, ponieważ łączy ze sobą różne tradycje. Jest otwarty, ponieważ jest tekstualistyczny i folklorystyczny zarazem. Niewiele jest w polskiej literaturze utworów tak właśnie wspaniale pomyślanych, tak wszechstronnie. I jest to, o czym jeszcze nie przyszło nam mówić dzisiaj, utwór, który sytuuje twórcę, no nie tylko na równi z Bogiem, ale chwilami jeszcze wyżej. I między innymi w wielkiej improwizacji mamy ja wylecę z planety gwiazd kołowrotu i tam dojdę, gdzie graniczą stwórca i natura. No jest to nie tylko buńczuczność godna bluźniercy, ale jest to również plan wtedy jeszcze nowoczesnej filozofii, na przykład panteistycznej. I mamy elementy filozofii panteistycznej w dziadach i z całą pewnością to, że obrzęd dziadów dokonywał się na grobach, pośród grobów, i to sprzyjało uzyskaniu owego kosmicznego planu rozumowania, przeżywania, obcowania z przodkami i obcowania z duchami. A zatem, no powiedzieć można, dziady to wielka siesta poznawcza,
Dziady to pewien wielki projekt poznawczy, projekt filozoficzny, tak wszechstronny, iż nie było podobnego wcześniej i niczego podobnego raczej nie widzimy w dramacie XX wieku, z całą pewnością nie u Gombrowicza, nie u Mrożka, nie u Witkacego wcześniej. I tu jeszcze jeden czynnik chcę zwrócić uwagę, do którego to czynnika odwołujemy się rzadko, mianowicie na czynnik ironii. Otóż w traktowaniu Dziadów jako tekstu ultranarodowego jest pewna przesada. To nie tylko kwestia zapatrzenia się w Schillera i traktowania niemieckiego romantyzmu jako arcywzorcowego, ale jeszcze zagadnienie współobecności kultury żydowskiej. Dlaczego tej kultury żydowskiej nie ma u Marii Janion w takim zakresie, w jakim byśmy oczekiwali? Z przyczyny prostej, nie można było o tych kwestiach pisać. I w latach 70., 80. ukrywano związki Adama Mickiewicza z kulturą judaistyczną. I gdy tu kolega mówił o uczcie kozła, no było to dla mnie w pełni przekonujące, ponieważ nie jestem pewien, czy Mickiewicz brał udział w Dziadach tutaj do roku 1815 w swoim rozumieniu słowa, w Dziadach podobnych do tych wykreowanych. Natomiast z całą pewnością zetknął się on z rytualnym zabijaniem zwierząt, ponieważ społeczność żydowska była szalenie rozbudowana, według Marka Piechoty stanowiła największą grupę narodowościową. I Mickiewicza judaizm także współkreował. Jest w owym antropologicznym, synestezyjnym planie jeden czynnik, którego również nie bierzemy pod uwagę. Kiedyś nie było wolno, dzisiaj już szczęśliwie wolno. I także w tych murach owe skojarzenia jeszcze 15-20 lat temu były kontrowersyjne, dzisiaj, jak sądzę, już nie są. Mianowicie chodzi o to, że w Dziadach, a to również teatr telewizji przedwczoraj pokazał i pani Rolisonowa także wypadła tam straszliwie, mianowicie w Dziadach mamy jedną osobę, która cierpi na wzorzec późniejszy naturalistyczny, to znaczy cierpi straszliwie. Cierpi tak, że nam się jelita przekręcają w brzuchu. A tym kimś jest, no i znowu, germańskie nazwisko. Tym kimś jest pani Rolisonowa. Tak jakby no, Mickiewicz nie znał słowiańskich imion, nazwisk. Ta Rolisonowa to najprawdopodobniej żydowskie nazwisko, taki ma status to nazwisko, gdy idzie o tradycję nazewniczą niemiecką. A zatem figura matki obcej i figura jeszcze jednej synestezji germańsko-słowiańsko-żydowskiej jest dla Mickiewicza bardzo ważną, jest figurą literalną, implicite, powiadam, o czym mówimy dopiero od kilkunastu lat, implicite Mickiewicz sugeruje ową kresową jedność kultur, ale tu implikantem nieomal równorzędnym jest właśnie kultura żydowska, z którą on stykał się za pośrednictwem swojej matki. I teraz już przechodząc do czynnika finalnego, chciałem odwołać się do samej idei Dziadów. Otóż Mickiewicz sam przyczynił się do tego, że kategoria Dziadów uległa spopularyzowaniu.
I ten arcydramat spowodował, że w drugiej połowie XIX wieku, ale w szczególności w czasach Młodej Polski, gdy dziady powróciły i zyskiwały sensy symboliczne, spowodował, że dziady to odrębna kategoria antropologiczna. Jak to było możliwe? Jak doszło do takiego właśnie wylansowania? Otóż, ponieważ tutaj dominują ludzie młodzi, warto wspomnieć, iż tradycja ta w zasadzie w czasach socjalizmu zaniknęła albo też była zwalczona. Bo socjalizm, i na tym polegała jego wielkość, w zasadzie przezwyciężył dziadowanie i dziadostwo. To dziadostwo polegało na tym, opowiadam, przed II wojną światową jeszcze na wsi polskiej stanowiło codzienność, że ktoś nie mający domu, ubogi, ze swoją żoną, a czasami także z dziećmi, chodził przez całe nieomal życie, od wioski do wioski, on dziadował, biorąc mąkę, ziarno, czasami jakiś łyczek bimbru i uwaga, jego uprzywilejowanie mickiewiczowskie, szalenie ważne dla interpretacji dziadów, polegało na tym, że już gdy wchodził do domu ów dziad, już mówił zdrowaśki. W ten sposób pozyskiwał przychylność gospodyni, która nawet jeśli sama przymierała głodem, to nigdy, już kończę, nigdy kogoś takiego nie wyrzucała z domu. Otóż dziady, a także dziadówy, które towarzyszyły dziadom, raczej nie baby, tylko dziadówy, to pewien stan mentalny, pewien stan ekonomiczny, pewien stan gospodarczy. I ten stan wpłynął na to, iż diedy, czyli dziadkowie, oryginalnie w tradycji ruskiej, diedy przeobraziły się w dziadów, czyli takich biednych, którzy błąkają się niczym Gustaw, błąkają się, chcąc jakby odkupić swoje nieistniejące w istocie winy po to, aby przetrwać, po to, aby wykarmić swoje dzieci i tak dalej. I ostatnia już formuła, dziady to arcydzieło polskiej literatury, dzieło synkretyczne, ultraromantyczne, w zasadzie napisane z rozpędu, ponieważ wzorce literackie już istniały i to od kilkunastu bądź kilkudziesięciu lat. Dziady to wielka szansa na widzenie kresów, na widzenie koegzystencji żydowsko-prusko-ruskiej, na widzenie jako płaszczyzny pewnej humanistycznej, a także posthumanistycznej tradycji, bo kto mówi o tym, że owe dziady musimy traktować poważnie? Tu znowu nawiązuję do wypowiedzi otwierającej nasze spotkanie. Dziękuję.